Ślubuję oddaniem dowodu. Pan Marcin Krzysztof Błażyński. Pani Tatiana Chmura. Pani Monika Kinga Dagilis. Ślubuję. Pan Mariusz Witold Iwanicki. Ślubuję. Pan Roman Paweł Kawczyński. Ślubuję tak mi do pochodzenia. Pan Wojciech Klocek. Ślubuję. Pan Ryszard Witold Milewski. Ślubuję tak mi do pochodzenia. Pan Piotr Witold Osiak. Ślubuję tak mi do pochodzenia. Pani Anna Marta Paul. Ślubuję tak mi do pochodzenia. Pani Aldona Celina Popek. Pani Barbara Grażyna Śliwisz. Ślubuję tak mi do pochodzenia. Pan Jerzy Tokarczyk. Ślubuję tak mi do pochodzenia. Pan Jacek Warta. Nie ma pana Jacka. Pan Krzysztof Jan Werner. Ślubuję. Pan Tomasz Zbigniew Wioderek. Ślubuję. Pani Małgorzata Widomska. Pan Sławomir Władysław Wolski. Pan Marek Wysocki. Dziękuję bardzo. Chciałem jeszcze w kwestii formalnej zapytać, czy wszyscy państwo odebraliście zaświadczenia? Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy do realizacji porządku posiedzenia i do punktu 4. Do wyboru przewodniczącego Rady Dzielnicy. Przypomnę państwu, że jest to głosowanie tajne w oparciu o paragraf 10 ustęp 1 statutu dzielnicy. Wybór odbywa się bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady. Z listy obecności wynika, że prawie cała Rada jest obecna, więc możemy przejść do wyboru przewodniczącego. Na samym wstępie poproszę państwa o zgłoszenie kandydatów czy kandydata. Chciałem zgłosić kandydaturę pana Piotra Osiaka. Już, za momencik, tylko jeszcze dokończę cały ten punkt, dobrze. Następnie przejdziemy do wyboru komisji skrutacyjnej. Minimum 3 osoby. Prosiłbym o to, żeby się zgłosiły do komisji skrutacyjnej. Komisję skrutacyjną musimy przegłosować z tyłu już większością głosów i komisja skrutacyjna informuje o sposobie głosowania. Następnie głosujemy nad kandydaturami lub nad kandydatem i ogłoszenie wyników poprzez komisję skrutacyjną. Zapytuję, czy proszę o zgłoszenie kandydatów na przewodniczącego Rady Dzielnicy. Jeszcze raz zgłaszam kandydaturę pana Piotra Osiaka. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Proszę bardzo. Zgłaszam kandydaturę dotychczasowego przewodniczącego zarządu dzielnicy Śródmieście pana Ryszarda Wilewskiego. Jerzy Tokarczyk. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś zgłoszenia? Dziękuję bardzo. Słucham. Pan siebie zgłasza, tak? Pan zgłasza pana Marka Wysockiego. Dobrze, dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie widzę, nie słyszę. Dziękuję. Wypada mi teraz państwa zapytać o zgodę. Czy pan Piotr Osiak wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Dzielnicy? Dziękuję bardzo. Czy pan Ryszard Milewski wyraża zgodę na kandydowanie na przewodniczącego Rady Dzielnicy? Nie wyrażam zgody na kandydowanie na przewodniczącego Rady Dzielnicy. Nie wyraża pan zgody, tak? Dziękuję bardzo. I czy pan Marek Wysocki wyraża zgodę na kandydowania na przewodniczącego Rady Dzielnicy? Wyraża pan, tak? Dziękuję bardzo. Zatem mamy dwóch kandydatów na przewodniczącego Rady Dzielnicy. Pan Piotr Osiak i pan Marek Wysocki. Dziękuję bardzo za zgody. Mamy dwóch kandydatów. Prosiłbym teraz o zgłoszenie co najmniej 3 kandydatów, ale oczywiście może być więcej, na członków komisji skrutacyjnej. Chciałem zgłosić na członków komisji skrutacyjnej panią Monikę Dagilis,
Jeszcze raz, proszę włączyć przycisk, panie. Włączyłem, tak. Chciałem zgłosić się na członków komisji dyspozycyjnej. Panią Monikę Dawid-Glis, panią Annę Paul i panią Tatianę Chmurę, jeżeli wyrażam zgodę. Dziękuję bardzo. Zaraz o to zapytam. Tak, czy są jeszcze jakieś inne kandydatury? Bo to minimum 3 osoby, ale oczywiście mogą być jeszcze inne kandydatury. Nie widzę, nie słyszę, także wypada mi zapytać o zgodę. Czy pani Monika Kinga Dagilis wyraża zgodę na kandydowanie? Dziękuję bardzo. Czy pani Anna Paul wyraża zgodę na kandydowanie? Tak. I czy pani Tatiana Chmura wyraża zgodę na kandydowanie na członka komisji skrutacyjnej? Dziękuję bardzo. Mamy zatem wybraną komisję skrutacyjną. Zapraszam komisję skrutacyjną do siebie w celu omówienia szczegółów głosowania. Słucham bardzo. Panie Komisarzu, ponieważ jesteśmy nowo radni, proponuję, żeby osoby kandydujące na stanowisko Komisarza Rady Dzielnicy Śródmieście przedstawiły, żeby nie było, ponieważ nie znamy tych osób, tak jak te osoby nie znają nas. Dobrze, oczywiście. Myślę, że nie będzie problemu. Zanim komisja skrutacyjna się ukonstytuuje, to poprosiłbym pana Piotra Osiaka i pana Marka Wysockiego o krótkie przedstawienie swoich kandydatów.